wspaniałe wyróżnienie. Oczywiście nie byłoby sukcesu Fakru, aby nie moi wspólnicy i wszyscy pracownicy. Ale chciałbym się tutaj zatrzymać dłużej i podziękować najbardziej naszym lekarzom, dystrybutorom i konsumentom. Gdyby nie nasi konsumenci, polscy konsumenci, Fakru nie miałoby środków finansowych na tworzenie kolejnych miejsc pracy. Nie miałoby środków na wychodzenie na kolejne rynki. Gdyby nie nasi konsumenci, polscy konsumenci, nie mielibyśmy środków na innowacje, na badania, rozwój, na stworzenie ponad 100 patentów, to też nie surowce, tylko patenty. I nie mielibyśmy bardzo innowacyjnych produktów, które się cieszą nie tylko w Polsce, ale od Japonii poprzez Nową Zelandię, Afrykę Południową po Amerykę i tak nie mówię w Europie. I gdyby nie nasi konsumenci, no być może nie byłoby mnie tutaj. Dlatego im bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście jaki wpływ mają konsumenci na polscy konsumenci, na to ile my wszyscy razem zarabiamy, jaka mocna jest polska gospodarka, właśnie postaraliśmy się między innymi w tym raporcie to zawrzeć. Jest to raport, w którym zebrane są doświadczenia między innymi firmy Fakro, począwszy od 1986 roku, wtedy zaczęliśmy działalność. Czyli doświadczenia w prowadzeniu biznesu, doświadczenia w eksporcie, bo tak jak powiedziałem, działając na arenie międzynarodowej, ciągle mamy możliwość spotykania się z obywatelami tamtejszych krajów. Ciągle mamy możliwość spotykania się z konsumentami z najbogatszych krajów. Widzimy, jaka przepaść myślowa jest między polskim społeczeństwem, a społeczeństwem krajów najbogatszych. Dlatego też te nasze wszystkie doświadczenia, wsparte jeszcze doświadczeniami innych polskich firm, które osiągnęły sukces na arenie międzynarodowej, są wymienione na ostatniej stronie. Te firmy są również fundatorami fundacji. Aby zachęcić Państwa do przeczytania tego raportu, na drugiej stronie, trzeciej stronie, wydrukowaliśmy autorytety ze świata nauki, kultury, biznesu oraz wiele organizacji, które przeczytało to i poleca przeczytanie tego raportu. Dlatego jeszcze raz też zachęcam do przeczytania. Te raporty są, też przywieźliśmy ze sobą, nie wiem czy dla wszystkich starczy, ale dla tych, co będą chcieli przeczytać, są przy wyjściu będą mogli sobie Państwo odebrać. Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Przepraszam.